Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Korona dla weteranów. Tych w grze od zawsze. Im przyjemność sprawia samo polowanie. Życie to ruch. Bywasz kierowcą. A czasem raz wilkiem, raz owcą. Wielokrotnie wygrany, wiem jak smakuje sukces. Choć wychwalany przez wielu, odpuszczam marną przewózkę. Rozmi z każdej porażki, co? Umacniają pancerz, lata pracy, nie pasy. Ona buduje charakter. I lecą za mną ziomale, ja z nimi buduję mosty. Na szczytach bywa po... W razie pierdolnik w samochodzie. Znaczy nie, że pierdolnik, ale nie było czasu na zabawy. Nawi trzeba podpiąć i sorry, na razie taki pierdolnik w samochodzie. Znaczy sorry, ja nie mam kogo przepraszać. Później na temat samochodu, nie mam czasu teraz. Jedziemy do Stęszewa załadować się i wracamy do domu. Cóż, dobrze. 300 metrach. Skręć w prawo. Lecimy na ten Stęszew. To mam meble do załadowania. Na kilka punktów na Niemcy. Mam być w Stęszewie na 10, ale to jest zamiast tak późno przyszedł. Zresztą przy puncie ze spokojem, bez spiny. Jeździmy bezpiecznie. Nawi ustawiona. Nie mam głosu wyłączonego w Nawi, ale to... Może wam to przeszkadzać. Generalnie ja to wszystko sobie poustawiam, jak tylko jutro, jak będę przygotowywał sobie samochód, bo generalnie jeszcze nic nie robiłem. Także na razie nie chcę się... Nie miałem czasu, po prostu tak, nie miałem czasu się z tym wszystkim kurde ogarnąć. Przyjechałem do domu, bo już kurde wieczór praktycznie, mówię, nie będę się spinał, nie ma sensu, jak i tak jeszcze nie wyjeżdżam. Na spokojnie, dzisiaj mamy piątek, jutro sobota, na spokojnie przygotuję auto i w niedzielę po południu, myślę, tak po obiedzie ze spokojem sobie wyjadę, bez spiny, bez niczego. Także tutaj nie ma nagonki, że robimy milion kilometrów, jazda na spokojnie, także luz. Muszę zobaczyć, jaki tu ma silnik te auto, bo tu jest ten, ta mocniejsza, nie wiem, 170 koni. Masterka. Tu ma taką opcję jazdy Eco, czyli ekologicznie. Ekologicznie polega na tym, że jest przy samoodłączone turbiny. Jedziemy, jakbyśmy jechali zwykłym dieslem. Czy w miarę i tak naprawdę zapierdala te auto. Natomiast jak wyłączę Eco, to jest kurwa szczał, nie? To zapierdala jak kupili. Wykorzystuję pełną moc i tutaj jak będę załadowany, to na pewno nie będę jeździł na Eco. Jak będę wracał pusty z Niemiec, to wtedy sobie polecimy ekologicznie. A teraz, mówię, w momencie jak gdzieś tam załadowany pod górkę, wiadomo po co męczyć auto. Jak się nie męczy ten silnik. Podejrzewam, że i tak więcej spali, niż bym, kurde, normalnie zapieprzał. Ale mam teraz porównanie tej majsterki od tamtego śrota, którym jeździłem. To jest po prostu dzień do nocy. Tamtym rozpieprzony, dwójka zgrzytała, kurde. Motor ledwo co zipiał. Szok, masakra. Tutaj luzik. Także spoko. CMR-ki nie wiem, czy będę musiał wpisać, nie wiem jak to wygląda, bo teraz ten wirus cholerny, także nie wiem jak to tam wszystko wyjdzie. Wszystko wyjdzie w praniu, także nowe przeżycia, nowe trasy. No tak.
Szkoda, że z gotowania na razie nic nie będzie. Nie wiem, może potestujemy kurde szybkie paczki z Lidla. Znaczy, jak smakują te wynalazki lidlowskie, czy tam kurde z Aldiego, tak czy tak, wszystko gebelskie. Kurde, nawet kawę nie zdążyłem dopić. Za późno wstałem dzisiaj. W sumie nie paliło mi się, żeby się zrywać z wyra. Nie ma co się spinać za bardzo. Po 400 metrach lekko w lewo. Po 400 metrach lekko w lewo. Co ty nie bać? Tamta masterka, pamiętam, jeszcze miała szybę z przodu porysaną. Tu przynajmniej jest kurde gładź człowieka jak na lodowisku. Są samochody zadane, mechanicznie, technicznie, sprawne w 100%. Prawie w 100%, bo nie wiem dlaczego tutaj. Znaczy jest, wyskoczył błąd, ale to już jak brałem. Ale to jest kwestia tego, że były klocki wymieniane i są założone klocki bez tuników z jakiegoś to powodu. Błąd mechanika, ale z tym da się jeździć tutaj, to mi nie przeszkadza. I wyskoczył tempomat, nie chce mi się załączyć, nie wiem dlaczego. Myślałem, że może kwestia jakiegoś resetowania błędów czy czegoś, także podepnę sobie OBD, zobaczę. Mówiłem szefinciowi, że spoko, jak zjadę, najwyżej dostanę inną masterkę, a tą zabierze. Także auta są na wymianę, nie ma problemu. Ten jest najstarszy w flocie, 4-latek. Wszystkie są jeszcze tam 2-latki, podejrzewam jakieś. Podejrzewam tak, że jakieś 2-latki. 3-latki i chyba 1-roczny. Także ta jest najstarsza. Ale miło, fajnie, przyjemnie się jedzie, także to jest. To jest, że masterki zawsze miały to do tego, nie wiem. Znaczy tak mi wpadła ta masterka, bo raz naprawdę jest dużo miejsca w środku, żeby rozlokować sobie towar. Swoje rzeczy jakieś tam włożyć, nawet w przypadku kurnika, to naprawdę jest spoko, nie? Dobre jest to, mówię, że tutaj się załaduje, nie muszę już napieprzać, kurde, wiecie, srać się, kurde, z kilometrami, żeby być na czas, żeby to wszystko, wiesz, kurde, ogarnąć, żeby się nie spóźnić. Już tutaj naprawdę robota na luzie. Wyjeżdżam z domu, już mam płacone, także spoko, nie? No tak już podejrzewam, że gdybym wyskoczył z tego żagania, to bym był dzisiaj rano gdzieś we Francji, no. Na szybcika, kurde. Olać taką robotę. Lepiej na spokojnie, nie? I czekać, kurde, ta? Czekać teraz, mówi. Kobita będzie dzwonić za ładunkiem. Jakieś kotce mi się pytała, nie wiem o co to chodzi. To chyba, kurde, tak spojrzałem, meble jakieś będę ładował. Nie wiem, czy to kocami musi być okryte, czy cholera wie jak. Nie wiem. Oni będą ładować, także mnie to tam wsio ryba. O co tu chodzi? Mam nadzieję, że za długo tutaj nie oddupię. Bo kilka ramp jest wolnych, można podjeżdżać i niech ładują, tylko nie wiem. Pewne ograniczenia w pracownikach teraz. Wirus panuje, człowieku. No nic, no co? Trzeba poczekać. Kurde, człowieku. Upieprzyłem 2 godziny. Załadowany, śmigam do domu teraz. Popołudnie wolne, jutro wolne. Także jutro sobie autko przyszykuję. I w niedzielę Gita. Mam 6 punktów w Niemczech do zrzucenia. Także nie jest najgorzej. Aha, eko włączymy teraz. Tu jest potrzebna moc. Po 200 metrach skręć w lewo na rondzie. Trzeci zjazd. Powrót na Poznań. Zajebiście, kurde, nie ma spiny. Coś mało powietrza z tyłu, z prawej oponce. Trzeba było chyba pompnąć, kuźwa. Objazd do kurnika musi napierdolisz pan to. Skręć w lewo na rondzie. Trzeci zjazd.
muszę tą nawigację wyciszyć, bo mnie drzaźni tutaj. No, ale spoko, nie? Muszę przygotować tylko, kurde, jakieś lampy sobie, bo plan jest taki, że w poniedziałek, jak uda mi się wszystko zrzucić, a podejrzewam, że się uda, to jeszcze poniedziałek w nocy będę nawijał do domu, albo wtorek rano do domu i praktycznie mam szczał na Wągrowiec, załadunek z meblami i luta dalej, nie? Tak to wygląda, także mówię, no, no spokojnie robótka, nie? Bez spiny, bez żadnej tam kurde koło myi. Ale kurde, Poznań jest taki puściutki, zaczyna się robić. Wiadomo, każdy w domu siedzi. Boję się, kurde, wirusa. Normalnie pustkę, nie? Nie, to nie jest to, co było jakiś czas temu. Zresztą pewno u was w miastach jest to samo, nie? Co dzień mi się wydaje, że to jest kurde niedziela, a nie jakiś środek tygodnia bądź koniec tygodnia. Czy wiara gdzieś kurde napieprza autami, zakorkowany Poznań i nie tylko. Pan człowiek chodzi głupiony taki, kurde, myśli, co jest dzisiaj? Znowu niedziela, ja pierdolę. Puściutko. Ciekawe, co to się zmieni, jak to kurde wszystko zacznie wracać powoli do normy. Świat się zmieni trochę, co? Patrzcie, kurde, taka ciekawostka, nie? Jesteśmy w Unii. Nagle Polska jako pierwsza mogła zamknąć granicę. Unia się nie przypieprzyła. Wprowadzili swoje restrykcje. I luźnik. A następnie już kolejne państwa zaczęły wprowadzać te same jakieś restrykcje. Powiedzmy, kurde, tutaj bardziej mówię po nas, kto tam, kurde, Niemcy, tak? Litwinia, Łotwa i tak dalej, te sprawy. Tylko mówię, nagle można, kurde, zamknąć granicę. Zaraz możesz, stary, wszystko załatwić online. Nawet jeśli chodzi o, kurde, załatwienie, nie wiem, kupno czy tam sprzedaż samochodu ze zgłoszeniem czegoś tam do urzędów. Obojętnie co, z jakimś papierkiem, kiedy trzeba było latać. A teraz, stary, wszystko załatwisz w domu. Tak powinno już być dawno temu. Oszczędziłoby to, kurde, czasu ludzi, wkurwiania, stania się w tych korkach, kurde, i napieprzania co jedną, kurde, lepszą panią, która stoi czy tam, kurde, siedzi w urzędzie na stołku i praktycznie pierdzi w niego co chwilę kawki, herbatki, bo to ona nie ma czasu. A tak jesteś w domu, załatwisz wszystko sobie online, cyk, dziękuję, do widzenia. Więc na coś ten wirus się przydał, nie? Coś to nam dało, kurde, może bardziej otworzył oczy na niektóre rzeczy. Ale co z tego, wszystko wróci do normy i znowu będziemy stali w kolejkach. Ostatnie zakupy. Cyk. A tu niech sobie leży. Nie palę fajek w ogóle, znaczy nie palę inaczej. Palę fajki od rana. Muszę sobie zawsze kopnąć jednego, ale zacząłem jarać, słuchajcie, ten hicy kosa. Zajebista sprawa. Nie ma tyle substancji rakotwórczych. No wiadomo, nikomu nie należy polecać gdoństwa, ale spoko, nie? Dobra, cóż, spalamy, kurde, nie? Postój świecko. Gdzieś na stacji w piku, by dotankować i idę dalej. Wawce na w Łodzi na zawsze na biały na w Płocku na Stanach na moja byka chciała być tu ze mną, więc iść, po czym liczyć moją kolona, by tak chciała tańczyć ze mną późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą. Patrzcie, kurde, są rasy, co? Ciekawostka, kurde, dzisiaj widziałem, znajomi latali na motocyklach w dość dużej grupie. Znaczy duża, 7 osób. No nie można jeździć motorem, no kurde, też na tym ubolewam. Są zakazy, możesz jechać motocyklem do pracy, do sklepu i tak dalej. No ale wiesz, jak już pędzą w grupie, no to kurde, nie sposób nie zauważyć, że jadą rekreacyjnie, nie?
Oj, żeby się mandaciki nie posypały, kurde. Cóż, 270 km mam do zrobienia dzisiaj. Godzina 16. Na spokojnie sobie będę jechał bez pośpiechu. Zjadę na wieczór. Relaksik, jutro rano zacznę rozładunki. Mam nadzieję, że szybko się z tym uwinę. Ponieważ chciałbym poniedziałek wieczór jeszcze wracać do kraju. I obok mojej miejscowości mam kolejny ładunek na środę. Także nie ma co się tutaj za bardzo upierdalać z tymi ładunkami na jutro, tak? Szybko jest rzucić i czyta z powrotem. Natomiast kurde, dużo myślałem na temat właśnie tego wyjazdu i tak dalej. Nie wiem czemu, troszeczkę się stresuję. Normalnie luz, ale teraz nie wiem, czy może to kurde spowodowane właśnie tym kurde cholernym wirusem, że nie wiadomo co to będzie, czy jakieś, wiecie, sprawdzanie dokumentów na powrocie przez świecko, czy jak to tam wygląda, no nie mam pojęcia. No zobaczymy, cholera jasna. No. Normalnie to bym tam człowieku kurde jechał bez żadnego ale. No mówię, tutaj no są małe obawy. Ale zobaczymy, no. Trzeba próbować, trzeba kurde zarobić gdzieś jakiś hajs. Gastronomia wszystko stoi. Nawet gdybym chciał gdzieś kurde na szybcika gdzieś tam się wbić do gastronomii, no to słuchajcie, no i tak wszystko jest na wynos. Także ci kucharze, którzy szukali pracy, już dawno ją znaleźli. Wszystkie stanowiska są obsadzone. Czy nie ma co tutaj się za bardzo spinać nad gastronomią. Co będzie, to będzie. Na razie jest to. Zaczynamy też na Google. Już był pierwszy, kurde, problem, nie? Znaczy nie, że problem, ale tutaj tu nawigacji, co mam, nie wiem, chyba jakaś stara, kurde, nie dostała aktualizacji. I napieprzało mnie na Kostrzyn. Kostrzyn, tak? Żeby tam się, kurde, granicę przekroczyć. Tylko ja wiem, że tam było zamknięte przez jakiś czas te przejście. Nie wiem, jak jest teraz. Także zjeżdżam sobie w dół tutaj na Świecko. Nie wiem, czemu od razu mnie na Świecko tutaj nie rzuciła. Naprawdę, kurde, jakiś fenomen. Z reguły przez Świecko się napieprza, tak? Berlin, te sprawy. No ale mówię, ja tutaj zjechałem sobie droga 134. To jest jakieś Osno-Lubuskie, 5 km. Tak akurat będę przecinał tą wioskę, kaweczek w dół. Tam przy okazji BP dotankuje się, chwila przerwy i dolecę już na miejsce, do Germańca. No wela jakieś takie kurde, no bardzo dziwnie mnie kurczę tutaj poprowadziła. Ja już jechałem tą drogą nie raz na Świecko i tak kurde w pewnym momencie mówię, kuźwa, mówię, to nie jest ta droga, co zawsze jechałem. No ale cię, praktycznie mówiąc jeszcze jestem lajkiem, także no cóż zrobić, no trzeba sobie jakoś radzić, tak? Także telefon odpalony, przejrzałem co i jak. Rura na Świecko teraz. Piarnia stoi, kurde, widzicie ten? Wartburgi. Warbi? Co jest, kurde? Już mnie korona dopadła? O. Ale spokój, cisza na drogach. No kurde, niedziela jest, także luzik. Zdjęcie żarówki może widziałem od Poznania tutaj do Sumic. Już naprawdę spokojnie się jedzie. Maszyna zatankowana w międzyczasie i to już cisnę na granicę teraz. Dojadę do końca. I nocka. Spalanie o dziwo, kurde, tak patrzę tutaj. To jest tam, mówię, mocniejsza wersja masterki. 10.3. Momentami spadło mi na 10.1. Faktem, że nie zapieprzałem, normalnie jadę, nie jak osioł. Także spoko. A znowu tą starszą masterką, 150-konną.
Nigdy nie udało mi się zejść poniżej 11 litrów. Przez Austrię, jak leciałem, nawet było 12,6 czy tam 13 wskoczyło. A tu luz. Skręć w prawo. Następnie trzymaj się lewej strony. Dobrze. Ale czuję, że tutaj będzie spokój. Gorzej może być, jak będziemy wracać. Chociaż... Spokojnie można wyjeżdżać, nie? Z kraju. Gorzej z jazdy. Stoją, no. Kontrolują chyba. I na kwarantannę, mistrzu, i na kwarantannę. No ale spoko. Udało się. Lecimy dalej.